Można by rzec róg obfitości. Chodzi tutaj o drzwi wewnętrzne. Jak je wybrać? Na jakie się zdecydować? Jakie będą dobre do łazienki? Czy te? Czy na przykład te? Cześć, nie możesz szybciej, tam jest gorąco, naprawdę. Wiem. Co jest? O co chodzi? Jeśli dzisiaj szukamy drzwi, pomóż mi je wybrać, tak żebym nie kupił knota. Zapraszamy. Proszę. Powiedz mi, Dominik, do czego te drzwi potrzebujesz? Wiesz, jak potrzebuję, do łazienki? Tak. I do sypialni. Proszę bardzo. Drzwi do sypialni odpowiadają. Okej. I takie same są, znaczy troszeczkę się różnią, ale w tym samym stylu do łazienki. Tu mamy szybki, wiadomo, żeby to ładnie wyglądało. Tu są tylko dwie, jakby to siedzi w łazience, żebyś się tam nie wszedł. A, i że jak się światło pali, bo widzę, no że tutaj zapalone, wiesz, no, to widzę, że coś tam nie wszyscy się zamykają, także wiesz, jak jest. I bardzo ważna rzecz przy drzwiach łazienkowych. Musi być na dole podcięcie, żeby była cyrkulacja powietrza. A, żeby się nie zbierało nagle wilgoci. Dokładnie, dokładnie. Musi podciągać, żeby przechodziło wszystko. Pamiętajmy dokładnie o tym. Podcięte drzwi, to musi się pojawić. Tak, teraz jeszcze mam do ciebie pytanie, bo przyznam szczerze. Tak. Dylemat, uważajcie. Prawe czy lewe? Dylemat. Prawe czy lewe, no. Dobrze, taki krótki test. Te drzwi jakie będą według ciebie? No, ciągnę prawą łapą. A, czyli są prawe. No dobrze, no a jak wejdziesz do środka i będziesz pchał lewą, to będą lewe? Nie. No właśnie. Słuchaj, zasada jest taka, prosta, że jeżeli stoimy przy drzwiach, które się otwierają na nas, w tym przypadku mamy zawiasy po prawej, to są prawe. Jeżeli by były zawiasy, jak ciągniemy klamkę w tę stronę, po lewej, to są lewe. Czyli zawsze decyduje o tym dokładnie otwarcie drzwi i po której mamy zawias. Okay. Tak. I tak, i tym się sugerujemy. To są prawe lub też lewe. Dobrze, ja mam prawe, czyli już tak jest dobrze. I teraz ostatnia kwestia, która mi tutaj burzy cały mój porządek. Klameczka. Tu jest taka osobna z zameczkiem, a tutaj jest w szyldzie razem zintegrowane. To ma jakieś znaczenie, czy tu tylko żadnego znaczenia? Estetyka. Estetyka. Hmm. Chodź na ścianę, ja ci wszystko wytłumaczę na ścianie. Proszę, ścianka. No i proszę bardzo. Wiesiek. Co jest w czym wybiera? Oczywiście. Tu masz szyldy zespolone, tu masz pojedyncze. Wybór należy do ciebie. Okej, ja się zdecyduję osobno, żeby była klameczka, osobno dziureczka. Dokładnie. Lżej to wygląda optycznie dla mnie. Jak uważasz, jak czyli uważasz? Czyli co, mamy wszystko, wiemy. Nie, poczekaj, mamy drzwi, mamy szyldy. No. A te drzwi jeszcze muszą na czymś chodzić. Czyli... Na zawiasach. No, no zawiasy gdzie się trzymają? Na futrynie. Zapraszam do futry. Proszę. Ostatni element, ościeżnice regulowane. Pasuje? Co? Hola, hola, jaka to ościeżnica, to jak korytko na pelargonie, stary. Pelargonia to ty na drugie powinieneś mieć, słuchaj. To są ościeżnice regulowane. Dobrze. Jaką masz grubość ściany? 21 cm. Czyli proszę bardzo, bo 21, czyli od 20 do 22, o, kupujesz taką i regulujesz, zakładasz i naprawdę jest wszystko okej. Okay. Wiemy już wszystko, czy nasze drzwi są lewe, czy prawe. Do łazienki podcięte, czy nie? No podcięte. Muszą być. Tak, dokładnie. Klamka plus ościeżnica i jest komplet. I mamy nadzieję, że nasze informacje i wskazówki pomogą wam w dobrym wyborze. A my idziemy do kasy. Zapraszam. Dzięki, że byliście z nami. Jeżeli podobał się filmik, dajcie łapkę. Jeżeli chcecie zasubskrybować nasz kanał, kliknijcie przycisk. A na pewno nie stracicie żadnego z filmów. Do następnego razu.